Hej kochani, witajcie. Dzisiaj przychodzę do Was z nietypowym filmem. I historia zacznie się od tego cienia. Zobaczcie, to jest cień Max Factora. Zresztą to jest cień, który ma 5 lat. Nie ma znaczenia, czy on jest dobry, fajny, ma fajne kolory, czy nie. Ma 5 lat, pewnie już jest dawno przeterminowany, ale ja go nigdy nie wyrzucę. I zaraz Wam opowiem dlaczego. Swój dzisiejszy vlog zacznę od tego, że dostaję od Was mnóstwo pytań. Mnóstwo dziewczyn pyta mnie na przykład o wybór studiów, czy pytacie mnie, o, studiowałaś filologię, czy to polecasz, czy to jest fajne, czy potem będzie fajna praca, fajna przyszłość, fajne życie, albo czy, nie wiem, powinnam się przeprowadzić do tego miasta, czy do innego, co powinnam robić w życiu, pytacie mnie, o, wyglądasz na taką szczęśliwą, jaka jest recepta, co ja mam robić i tak dalej, tak? I wracając teraz do tego cienia. To jest cień, taki czarno-srebrny, kitek. Kicia do mnie przyszła, no dobra. Taki cień. I ja go kupiłam właśnie jakieś 5 lat, może trochę, no coś około 5 lat temu w Rossmanie. I bardzo chciałam, już pewnie część z Was, która mnie ogląda, słyszała tą historię, ale powtórzę ją na potrzeby tego filmu kitek. No zobaczcie, teraz musimy się miziać. No. No tak, dobrze, dobrze, Kicia zostanie ze mną, zaraz ty się obrazisz, sobie pójdziesz. Nie przedłużając, poszłam do Rossmana, kupiłam ten cień. I mimo, że zawsze używam tam bronzera, zawsze, nie, używałam wszystkich kosmetyków do makijażu i uważałam, że w miarę dużo o tym wiem, to widziałam w różnych czasopismach Smokey Eye. I bardzo chciałam się dowiedzieć, jak to zrobić, no i i nie wiedziałam jak. I wiecie co? Ktoś mi powiedział, ej, wejdź na YouTube i wpisz Smokey Eye tutorial i tam na pewno coś znajdziesz. I ja mówię, co? YouTube? To mi się kojarzy po prostu z filmikami, że ktoś w kogoś uderzył, ktoś się wywrócił na skórce od banana i o śmiesznych kotach, jakichś pierdołach i teledyskach. Ale tak zrobiłam. Wpisałam i zobaczyłam cały ten kosmetyczny w Stanach świat YouTube. W skrócie, potem przez rok oglądałam ten YouTube, po roku nagrałam pierwszy film, który nadal jest na moim kanale. Wstydziłam się odezwać, bo byłam nieśmiała jak cholera i w ogóle bałam się. Mój film miał 40 tam chyba 3 czy 7 wyświetleń przez, nie wiem, przez ileś dni, a ja w ogóle siedziałam i odświeżałam, taka zajarana, że wow, ktoś to zobaczył. No i potem zaczęła się cała moja przygoda z YouTube, która przyniosła mi dużo i wspaniałych znajomości, bo poznałam wiele wspaniałych ludzi, odwiedziłam wiele wspaniałych miejsc, dało mi to wiele możliwości, wiecie, no nie wiem, wow, byłam w telewizji, nigdy w życiu bym nie pomyślała, że nie wiem, będę w telewizji, tak? Wow, po prostu wow. I dlaczego Wam o tym opowiadam i dlaczego wyciągnęłam ten cień? Piszecie do mnie właśnie, jaka jest, nie wiem, recepta na szczęście, co zrobić, i jak ja to robię i tak dalej, i tak dalej. No i zacznę, to będzie taki trochę osobisty vlog, trochę Wam poopowiadam o sobie. Ja, jak kończyłam studia, to wiecie co, miałam coś takiego, że ja chcę pracować w korporacji, wielkiej korpie, z tymi wszystkimi takimi, wiecie, jakimiś tam mechanizmami pracy, z całą tą kulturą taką organizacyjną korporacji i mi się wydawało to, że po prostu no to jest najlepsze, ja chcę pracować w korporacji. Jak mówi chińskie przysłowie, uważaj, czego sobie życzysz. I tutaj akurat nie było tak źle. Bardzo fajnie wspominam ten okres, ale moja pierwsza praca, jaką dostałam, to była właśnie praca w korporacji. I co się okazało? Że nie, to jednak nie jest moje marzenie i to nie odnalazłam się tam i w ogóle nie podobało mi się to. Później stwierdziłam, że bardzo bym chciała pracować w takim miejscu, wiecie, w jakimś takim biurze, w jakiejś poważnej instytucji, gdzie wszyscy będą tacy, nie będzie już tego cześć, cześć i w ogóle, tylko że wszyscy będą tacy poważni, że będę chodzić do pracy, wyobrażam sobie siebie w garsonce, na szpilkach, siedzącą za biurkiem. Dokładnie taką pracę dostałam. I co? Okazało się, że też jakoś nie uszczęśliwiło mnie to i nie zrozumcie mnie źle, bo obie te prace naprawdę były fajne, dużo się nauczyłam, wyniosłam dużo doświadczeń i to nie było tak, że miałam, nie wiem, jakichś tragicznych szefów i w ogóle ktoś mnie tam gnębił i tak dalej, ale po prostu mi się wydawało, że to będzie spełnienie moich marzeń i po prostu pójdę do tej pracy i będę tam pracować i będzie super. Okazało się, że nie, że chciałam czegoś innego. I jak jest morał z tego dla Was?
próbujcie, jedna rada, jaką mogę Wam przekazać, to próbujcie różnych rzeczy, wielu, bo to, że czegoś chcecie, to bardzo często, ja na swoim przykładzie wiem, że okazuje się, że kiedy to dostajemy i to nie jest tak, że chcę więcej, to nie jest to uczucie, po prostu czasami mamy jakieś takie wyobrażenia pewnych spraw, że na pewno by nas to... Kot zrzucił miskę. Kitek. No i zgubiłam wątek przez kot. Przepraszam. Mamy wyobrażenie różnych rzeczy, mamy w głowie stereotypy, które dają nam takie złudne, czasami prawdziwe, a czasami złudne wrażenie, że to by nas uszczęśliwiło i że byłoby super. Natomiast okazuje się, że wcale tak nie jest. I ja Wam mogę powiedzieć na swoim przykładzie, na przykład studiów. Właśnie pytacie mnie, czy nie wiem, czy pracować w trakcie studiów, czy może, nie wiem, rzucić się w życie imprezowe, czy, no nie wiem. Ja Wam powiem na swoim przykładzie. Ja studiowałam dwa kierunki jednocześnie, tak? Jeden wieczorowo, jeden dziennie. I jedne to były, bo jak ja zaczynałam studia, to te pierwsze, to nie było jeszcze takiego podziału na 3 lata licencjat i potem magister, więc pierwsze studia, które zaczęłam, były 5-letnie. A potem zaczęłam drugie studia, jak byłam, tak, 3., 4., 5. rok, czyli na 3. roku zaczęłam drugi kierunek. Pierwszy to były stosunki międzynarodowe, drugi to była filologia romańska. Więc na 3. roku zaczęłam drugi kierunek studiów. I potem jednocześnie, tak, mi się to tak zbiegło, że ten 5. rok i ten 3. rok to były ostatnie lata, kiedy właśnie pisałam pracę magisterską, broniłam się, wiecie, czasami było tak, że miałam, nie wiem, kilkanaście egzaminów, tak, w jednej sesji. I powiem Wam tak, że ja nie wiem w sumie, jak ja to robiłam, ale studiowałam dwa kierunki, wiecie co... Co tydzień chodziłam, no myślę, że tak, że co tydzień, może przed sesją nie, ale bardzo dużo imprezowałam, bardzo dużo się bawiłam, spotykałam się ze znajomymi, miałam chłopaka, a jeszcze, żeby mieć na to wszystko pieniądze, to dawałam korepetycje chyba 3 razy w tygodniu. Miałam korepetycje i to czasami po prostu, nie czasami, ale miałam takich, wiecie, stałych uczniów, gdzie musiałam przejechać naprawdę pół miasta, żeby do nich dojechać. I udzielałam korepetycji, żeby mieć na to pieniądze. I nie wiem, co roku wyjeżdżałam na wakacje, co roku wyjeżdżałam ze znajomymi na Sylwestra. W wakacje wyjeżdżałam na Hel. I naprawdę korzystałam z tego życia pełnymi garściami. I moja rada jest dla Was taka, nie rezygnujcie z niczego, próbujcie różnych rzeczy. Nie da się sobie wymyślić jednej drogi, że nie wiem, chcę, załóżmy tam, nie wiem, być prawnikiem, zarabiać kupę kasy, albo nie wiem, mieć męża i dzieci, albo jedno i drugie. Nigdy nie wiesz, co Cię uszczęśliwi i co jest dla Ciebie dobre. Próbuj jak największej liczby różnych rzeczy i nie rezygnuj. Ja też kiedyś myślałam, że nie wiem, w ogóle chciałabym mieszkać w Nowym Jorku. Nie macham rękami, bo wiem, że tego nie lubicie. Że chciałabym mieszkać w Nowym Jorku, w wielkim mieście, w śródmieściu, w najbardziej ruchliwej dzielnicy. I to jest okej, ale teraz staję się coraz starsza i myślę sobie, o jak fajnie by było mieszkać w takim domku gdzieś, gdzie byłoby zielono i cicho i spokojnie. Wiadomo też, że z wiekiem nam się różne rzeczy zmieniają, to też od tego zależy, ale generalnie moje przesłanie do tego filmu jest takie, że będę Was zachęcać, żebyście próbowały różnych rzeczy. Nie wiem, to, że nie lubisz, nie wiem, jazdy konnej, nurkowania, wakacji na kempingu, albo nie wiem, wakacji w 5-gwiazdkowym hotelu all inclusive. Może Ci się tak wydaje, spróbuj, a może się zakochasz, może nie wiem, to Ci będzie sprawiało przyjemność. Nigdy nie wiesz, co Ci sprawi radość i musisz spróbować naprawdę dużej liczby rzeczy. I to wszystko odnosi się, nie wiem, i do związków damsko-męskich, i do edukacji, i do pracy, i generalnie do całego życia, że oczywiście są tacy ludzie, którzy się rodzą i myślą, kurczę, chcę być lekarzem, mają wytyczoną drogę i potem tymi lekarzami zostają i są szczęśliwi. Oczywiście, że tak, ale wielu z nas jest zagubionych. Kolejny problem jest taki, że ja bardzo długo na przykład nie wiedziałam, czego chcę. Ja generalnie mam tak w życiu na tyle, nie wiem, gdzieś to jest po prostu szczęście, nie wiem jak to nazwać, ale dostaję to, czego chcę, może nie w 100%, że wiecie, ja po prostu jestem taka super zajebista, że zrobię tak i po prostu cały świat u moich stóp i mam wszystko, co chcę. Nie no, tak też nie jest, ale generalnie moje jakieś tam pobożne życzenia się sprawdzają. I bardzo często też dostawałam to, a wcale okazywało się, że
nie jestem szczęśliwa i to, co dostałam, to, czego chciałam, nie spełnia, no nie daje mi szczęścia po prostu. Dlatego chciałabym Was, naprawdę, próbujcie wszystkiego. To jest mały, głupi cień, to jest mały przypadek, kiedy wyszłam z domu i kupiłam cień i co? I to zmieniło całe moje życie, dlatego gorąco Was zachęcam, żeby, jeżeli pytacie mnie o receptę na jakieś szczęście, nie ma czegoś takiego, nie ma gotowej recepty, ja Wam nie powiem, co macie robić, musicie spróbować wielu rzeczy, szukać Waszej własnej drogi. To też jest tak, że nikt nie ma jakiejś recepty w głowie i pamiętajcie, że czy ja Wam polecam jakiś kosmetyk, czy mówię Wam o tym, jak żyć, w cudzysłowie, to pamiętajcie, że macie swój własny rozum i to, że ktoś Wam coś mówi, to też nie znaczy, że to się sprawdzi u Was, tak? Ja nie zjadłam wszystkich rozumów, nie mam jakiejś tutaj wszechwiedzy, tak? Ale staram się z Wami dzielić moimi doświadczeniami. Kiedy właśnie czytam te maile od Was, to taka myśl mi się nasuwa, że no po prostu spróbuj. Jeżeli nie wiesz, czego chcesz, jeżeli ciężko Ci określić, jak znaleźć tą drogę do szczęścia, to po prostu spróbuj. Nie siedź w domu, bo głupia wizyta w Rossmanie może zmienić Twoje życie, tak jak zmieniła moje. Nigdy nie wiesz, co fajnego Cię spotka. Także to był mój taki krótki vlog, nie wiem czy krótki, czy się rozgadałam, czy nie, ale chciałam Wam to powiedzieć. Mam nadzieję, że dodało Wam to trochę, nie wiem, pomysłu, energii. Czasami jest tak, że jedno zdanie zmienia życie. Może, nie wiem, właśnie teraz siedzicie w domu, a stwierdzicie, nie wiem, a wyjdę się spotkać na kawę z tym chłopakiem, który mnie zapraszał, albo nie wiem, pójdę na siłownię, albo spróbuję jeździć konno, albo nie wiem, zacznę robić na drutach, cokolwiek. Ale nigdy nie wiecie, gdzie odnajdziecie swoją pasję i szczęście i co będzie dla Was dobre. Także tyle chciałam Wam powiedzieć. Mam nadzieję, że jakoś Was minimalnie, w minimalnym stopniu chociaż zainspirował ten film. No i co? Ja już uciekam. Dajcie znać w komentarzach, może Wy macie jakieś inspirujące historie, gdzie, nie wiem, jakaś jedna mała rzecz, taka pierdoła właśnie, gdzieś wpłynęła na Was tak, że zmieniła Wasze życie. Piszcie w komentarzach, bo wierzcie, że takie historie też inspirują innych ludzi i zmieniają ich życie, także fajnie, jeżeli pod spodem się wywiąże jakaś taka fajna dyskusja. No i co, jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to też piszcie w komentarzach. Ja Wam zawsze chętnie pomogę, ale tak jak mówię, no nie zawsze jestem, no nie wiem, nie zjadłam wszystkich rozumów, żeby każdemu powiedzieć, masz to robić i będziesz szczęśliwy. Zresztą nigdy tak nie jest, musisz sam wiedzieć. Okej, dobra, ja już uciekam, trzymajcie się ciepło.